Krzysztof Kowalewski, 82 L. Zakochał się jak sztubak. Egzotyczna piękność była niezwykłym, kolorowym, ptakiem na tle szarej rzeczywistości. Ale życie z nią okazało się koszmarem. Uwielbiał, tańczyć. Jako początkujący aktor często zaglądał do Spatifu, restauracji artystów mieszczącej się w alejach ujazdowskich, by wywijać na parkiecie. Reklama pewnego dnia. Zimą 1966 roku wszedł do lokalu, i jego wzrok od razu zatrzymał się na egzotycznie wyglądającej kobiecie. Vivian była kreolką. Miała w żyłach domieszkę krwi indiańskiej: czarne, lekko skośne oczy, wydatne kości policzkowe, duże, usta i brzoskwiniowa skóra, bardzo zgrabna. Była zawodową tancerką, tańczyła naprawdę rewelacyjnie. Wspominał Krzysztof Kowalewski. Od pierwszego wejrzenia zafascynował się Kubanką. Zaczęli się umawiać na randki. Dobiegał już trzydziestki i wciąż był wolny. Ona, choć młodsza o osiem lat, górowała nad nim doświadczeniem. Miała za sobą nieudane małżeństwo z Polakiem, który przyleciał na Kubę na wymianę naukową. Ich dwuletni synek, Cliwf. Czekał na mamę u babci w Hawanie. Vivian przybyła do Polski na krótko, na zaproszenie rodziców byłego męża. Ale nie chciała wracać do ojczyzny. Zaloty aktora przyjęła z zadowoleniem. Dali się porwać uczuciu. Była niezwykłym, kolorowym ptakiem. Zwłaszcza na tle szarej, gomułkowskiej Polski, wyznał. Czytaj dalej na następnej stronie.